E, otóż najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To jest niebywale głębokie zdanie Einsteina, które warto zapamiętać. Na, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. Otóż to Einstein tymi słowami poruszył problem, który leży u podstaw wszelkiej racjonalności i wszelkiej racjonalnej refleksji nad światem a którego ta refleksja w żaden sposób nie jest w stanie wyjaśnić. Otóż podstawę naszego istnienia, przewidywania, w ogóle racjonalności, to niezależnie od nauki jest fakt, że świat materialny jest uporządkowany i logiczny. Znaczy my z tego cały czas korzystamy, często nie zdając sobie z tego sprawy. Znaczy jeżeli ktoś niesie wazę z zupą i wie, że zawsze ją nosił i jego przodkowie nosili, jeżeli się nie potknie, to ją doniesie. Jest, jest przypuszczeniem, że nie ma chaosu w kierunku praw grawitacji: że z wtorku na środę o 17:12 nie zmieni się na chwilę ten kierunek i że wyleje mi się ta zupa, mimo że robiłem dokładnie to samo, co przodkowie robili i ja robiłem. My cały czas z tego korzystamy, według mnie, nie doceniając tego faktu. A to jest fakt niebywale fundamentalny i którego nie da się wewnątrz nauki wyjaśnić, bo on pochodzi spoza nauki. Z drugiej strony, tak przypadkowy w cudzysłowie wszechświat, z prawdopodobieństwem równym i jeden, powinien być chaotyczny. Dlatego, że prawa, które są uniwersalne i niezmienne, obowiązujące tu i w sąsiedniej galaktyce, teraz i 13 miliardów lat temu, są niebywały dziwacznym wybrykiem, a nie czymś, co byśmy się spodziewali, gdybyśmy wszechświat przypadkowo z kapelusza wyciągali, ponieważ on by sobie tam zmieniał te prawa, one byłyby raz takie, raz inne i... Chaos jest dużo bardziej prawdopodobny niż porządek. Więc to, że chaotyczny nie jest, jest całkowicie niewytłumaczalne i powinien budzić nasze najwyższe zdumienie, że nasz wszechświat, który nas otacza, nie jest chaotyczny. I mimo ogromnych ograniczeń naszego umysłu, oczywiście, braku wiedzy, ten logos, czyli ten poziom praw, choć subtelny, albo bardzo subtelny, nie jest tak ukryty, byśmy go nie mogli w jakimś sensie znaleźć i doświadczyć. Dzięki temu w ogóle nauka powstała i się rozwija. Świat mógłby być tak skomplikowany, że na żadnym poziomie poznania nie bylibyśmy w stanie zrozumieć jego racjonalności. Ja mogę natychmiast podać N przykładów, gdzie N dąży do 20 co najmniej, że mogłby, mogłoby być tak. Żebyśmy musieli odkryć całą teorię od początku, od, od razu, bo inaczej po drodze nic byśmy nie byli w stanie zrozumieć. Przykładem na przykład stała planka. Gdyby stała planka nie była 10 do minus 34, dżula razy sekundę, tylko 10 do minus 2, byśmy stale się spotykali ze zjawiskami kwantowymi, tunelowaniem przez ścianę, no, wszystkimi dramatycznymi i musielibyśmy od razu wprowadzić mechanikę kwantową, żeby zrozumieć ten świat, nie przechodząc przez mechanikę klasyczną. A mechanika klasyczna jest radykalnie prostsza. I zresztą z tego korzystamy na ogół w codziennym życiu. Tak na szczęście nie jest. To znaczy, że są obszary, które są prostsze, które tłumaczymy, potem dopiero po pewnym czasie widzimy, ale to się do końca nie zgadza. Są jakieś drobne, że tak powiem, niezgodności. Na szczęście, nie wiem, nie musimy murarz budując dom. No nie musi obliczać krzywizny czasoprzestrzeni i liczać symboli Christofela z równania Einsteina, tylko może postawić pion i nową cegłę dołożyć. Bo słabe pola grawitacyjne powodują to, że mamy prostą teorię, czyli teorię Newtona, która skądinąd jest radykalnie brzydsza niż teoria Einsteina. Ale teoria Einsteina jest piękniejsza i bardziej elegancka, ale wymaga wyższej matematyki. Więc. Raffiniert ist der Hergot, aber Boshaft ist der Nicht, powiedział Einstein, czyli Bóg jest wyrafinowany, ale nie złośliwy. Gdyby był złośliwy, to parę stałych byłoby radykalnie większych i byśmy nie mieli żadnych szans w tłumaczeniu racjonalnym wszechświata.